Ale możemy się podać wyrzut. Powiedziałem. Szanowni Państwo, 7 głosów za, 6 przeciw, 6 przyjmujących, uchwała została przyjęta. Ale tego tak działanie jest... Czy mogę czytać dalej? Szanowni Państwo, czy możemy dalej procedować? Czy możemy dalej procedować? A nie, nie, ale ja muszę przyjąć. Muszę się spotkać. Można, poczekaj, że gadamy czwartą godzinę. Nie, nie, nie. Czy już jesteśmy gotowi? Druk numer 518. Również projekt zarządu. Paragraf 1. Rada Dzielnicy Siódmej opiniuje pozytywnie inicjatywę utworzenia w kamienicy przy ulicy Syrokomnej 21 Centrum Seniora w Krakowie oraz Dzielnicowego Ośrodka Kultury. Uzasadnienie. Na punkcie Zwierzynieckim, obszarze najbardziej zaludnionym na terenie Dzielnicy Siódmej Zwierzyniec, nie istnieje żadna placówka o charakterze klubu kultury, a istniejący klub seniora przy Alei Kosza działa jedynie dzięki uprzejmości dyrekcji Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1. Warunki lokalowe nie pozwalają na rozszerzanie jego działalności. Jest taka inicjatywa, Szanowni Państwo, nawet jutro będzie wizja lokalna tych inicjatorów, aby z tej kamienicy po szkole odzieżowej stworzyć takie centrum seniora w ogóle w Krakowie. Ale oczywiście ze wskazaniem silnym, już oddam ci głos, ze wskazaniem silnym na również te wszystkie no, grupy działaczy tu naszych dzielnicowych. Również przypomnieliśmy o tym i ci inicjatorzy przypomnieli, że nie ma żadnego klubu kulturalnego ani dzielnicowego ośrodka kultury na terenie tutaj półwsia. I wydawało nam się zarządowi, że trzeba wesprzeć tą inicjatywę, tym bardziej, że jutro oni robią wizję lokalną już w tej sprawie i lada dzień będą u pana prezydenta w tej sprawie. My w tym nie uczestniczymy, to jest tak naprawdę poparcie ich inicjatywy na razie na tym etapie, nic więcej. Czy ktoś z Państwa Pana się zgłasza po tym marcu? Tak, po pierwsze ja rozmawiałem już konkretnie z Panią Prezydent na ten temat, bo Pan Skrzyński, on jest inicjatorem tego pomysłu, był u mnie. Po pierwsze ten budynek jest przeznaczony na sprzedaż. W związku z powyższym, jeżeli ten budynek miastu się uda sprzedać, czy się uda, czy nie, to nie wiem, bo sprzedaż nie idzie, że tak powiem, różnie, bo na pewno to tam nie powstanie, na pewno nie w tym budynku. A przeznaczony jest na sprzedaż między innymi dlatego, ja nie jestem w stanie tego zweryfikować, to są słowa pani prezydent Okońskiej, że na dostosowanie tego budynku do potrzeb niepełnosprawnych, a między innymi z rozmowy z panem Andrzejem Skrzyńskim zrozumiałem, że w takim centrum miałyby się znajdować osoby niepełnosprawne, potrzeba około 17 milionów złotych. I te pieniądze w budżecie miasta, pani prezydent mi powiedziała wprost, po prostu się nie znajdą. W związku jest pełnomocnikiem prezydenta formalnie, no w naszym kraju się przyjęło mówić do byłego prezydenta, panie prezydencie, do byłego ministra, panie ministrze, no to mogę mówić pani pełnomocnik Okońska. W związku z powyższym ja jestem jak najbardziej za tym, żeby takie centrum powstało i będę, że tak powiem, robił wszystko w tym kierunku. Aczkolwiek z praktycznego punktu widzenia widzę, że przy budynku przy Syrokomli takie centrum po prostu według słów, które usłyszałem, nie ma szans powstać. Tyle. Inicjatywa jest bardzo, bardzo fajna. Pytanie do Andrzeja, czy dotychczasowe przetargi nie zostały rozstrzygnięte i nie znalazł się nabywca? Czy jest jakiś aktualny sens? Ogłoszenie? Jest 17 milionów. Także Paweł był pierwszy podejmowanie. Ja też jestem przeszczęśliwy z tego projektu uchwały, bo już był nawet taki pomysł, żebyśmy to przejęli właśnie jakoś zagospodarowali tutaj na terenie naszej dzielnicy i mi się wydaje, że z całym szacunkiem, ale nie ma co tutaj teraz jakby podcinać skrzydeł. Wiem, że popierasz ten projekt, ale to nie ma co tutaj właśnie teraz demonizować i mówić, że nie ma szans. Lepiej właśnie róbmy wszystko po to, żeby ten budynek przejąć na nasze cele, bo przypominam, raczej z tego... No taka jest prawda. Zagłosować można. Prawda jest taka, że przypominam, kto budował, jest tutaj pięknie napisał w papierze zwierzynieckim Krzysztof, kto, po co budował ten budynek. Budowali go jeszcze podczas zawodów gmina. Po to, żeby było właśnie dla społeczności, a nie żeby pan prezydent sobie łatał dziury w kosztu. Maria, przepraszam, Maria. Takie pytanie redakcyjne, czy opiniujemy pozytywnie, czy raczej popiera się wniosek czy inicjatywę?
Wniosku my nie znamy żadnego, a opiniujemy inicjatywę. Bo inicjatywa jest naszym zdaniem szerszym pojęciem niż sam wniosek, bo w ramach inicjatywy będą różne czynności. Ale tak? Czy opiniujemy, czy popieramy inicjatywę? Nie ma znaczenia. My słuchajcie, teoretycznie opiniujemy, albo uchwalamy, tak, albo wnioskujemy. Tak? Uchwała jest opinią wniosku. Dlatego zarząd przyjął taktykę. Może ona nie jest najcudowniejsza, jest sucha taka, powiedziałbym, ale chyba daje sens. Kto z Państwa za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.